ostatnie piętro to było piętro, w którym mieściło się biuro konstrukcyjne. To moje królestwo przez jakiś czas kierowałem biurem konstrukcyjnym. A tam, gdzie ta zielona plama, to był mój gabinet. Interesujące. No. A zgoda zawsze to były przede wszystkim ludzie. Nie tylko maszyny i hale, ale przede wszystkim ludzie. Produkowano tu różne rzeczy. I w czasie wojny na przykład działa przeciwlotnicze. Po wojnie elementy do metra moskowskiego, tubingi to się nazywało. Przed wojną cały port Gdyni został wyposażony w urządzenia dźwigowe, które właśnie w Zgodzie zostały wyprodukowane. W zasadzie większość kopalń w Polsce wyposażonych jest w maszyny wyciągowe, które na Zgodzie wyprodukowano. A w latach po II wojnie światowej, myślę, tak po latach 60. i późniejszych, to w Zgodzie produkowano bardzo dużo silników okrętowych. To była taka markowa produkcja znana w całym świecie, tak powiedziałem. Od Islandii aż po Brazylię i od Ameryki aż po Indonezję. Wszędzie zgodzkie maszyny, urządzenia były stosowane. Wyprodukowano tu silników okrętowych o łącznej mocy ponad 5 milionów koni mechanicznych. To sobie możecie wyobrazić, jeżeli w takim maluchu tych koni mechanicznych było 30, to ile to w tych 5 milionach koni mieściłoby się maluchów? Czy Zgoda była, mam rozumieć, bardzo rozwinięta przemysłowo? Znaczy, czy Zgoda była rozwinięta przemysłowo? No na zasadzie w całym okresie Zgoda była ceniona przede wszystkim za to, że wyroby były na europejskim, żeby nie powiedzieć na światowym poziomie. W zasadzie większość kopalń wyposażonych jest polskich, wyposażonych w maszyny wyciągowe, wyprodukowane w Zgodzie. Większość zakładów płyt wiórowych w prasy hydrauliczne, które Zgoda wyprodukowała, na silników okrętowych, tak jak powiedziałem, o łącznej mocy ponad 5 milionów koni mechanicznych. Silniki były nie tylko stosowane na statkach, okrętach, ale również jako agregaty prądotwórcze w elektrowniach atomowych. Wszystkie elektrownie, czy większość elektrowni atomowych w dawnym bloku tym komunistycznych była wyposażane w silniki spalinowe, agregatowe wyprodukowane w Zgodzie. Ile tu osób pracowało? W szczytowym okresie to gdzieś koło 3700. No, to się różnie wahało, no, ale zawsze gdzieś tak około 1500 do 2500, po zasadzie prawie że w całej historii Zgody. A czy w historii Zgody stało się coś absurdalnego, coś co było takim... No, absurdalne to jest to, że po Zgodzie zostały takie ruiny. Tylko jest to straszne. Zgoda była kiedyś piękna? Tak. Dla tych, którzy pracowali, to była piękna, tak. Chociaż taka przemysł, same osiedle to przemysłowe, ale przez ludzi, przez to, że było miejsce pracy, był chleb, to była Zgoda piękna. Ile pan pracował w hucie? Można powiedzieć, że od 14 roku życia do 61 roku życia. To policznie to by chyba tak prawie, że ile? 47 lat. Pracowałem w różnych miejscach na zakładzie. Pracowałem na początku za trasera, później w biurze konstrukcyjnym za konstruktora. Później w biurze konstrukcyjnym byłem już kierownikiem pracowni, działu. Głównym konstruktorem, a na końcu byłem dyrektorem do spraw technicznych. A ile pan godzin dziennie pracował? No, musiałem 8, a czasami 18, a czasami udawało się trochę mniej niż 8, ale to tak trzeba było solidnie się za pracę brać. Czy osoby, którymi pan znał się w dzieciństwie, pracował pan tutaj? Mogę powiedzieć, że jak przez halę szedłem, to 95% osób znałem z nazwiska, z imienia, a z dzieciństwa, no to tak jakieś 40-50%.
Tu się wychowali, tu pracowali, tu często się żenili, tu też umierali i później wszyscy na górę Hugona tam, bo ich miejsce spoczynku. W czasach rozwoju zgody to była, zakład był takim sztandarowym. Wszystkie delegacje zagraniczne, takie ważniejsze, to przyjeżdżały zgodę zwiedzać. Na tych schodach mam zdjęcia, jak przed prezydent Jugosławii, Józef Broz Tito, jak szedł tu Urho Kekkonen, prezydent Finlandii, premier Szwecji Olof Palme. A jeszcze wcześniej, jak opowiadałem, tam w tym miejscu widziałem Jawaharla Nehru z jego córką Indirą. Jeszcze wtedy się nie nazywał Gandhi, bo później dopiero wyszła za mąż za Gandhiego. W czasach przedwojennych to w Familokach po wojnie wybudowano dla pracowników zgody m.in. to osiedle tu na ulicy Śląskiej, to się chyba nazywa mieszkania w Świętopowicach, na Prześnikach bardzo dużo pracowników zgody mieszka, także to się rozproszyli po całej Świętopowicach, nawet w Katowicach jest takie osiedle, na których mieszkają pracownicy zgody i w Tychach, także to się prawie że w całym Śląsku raz. Zaczęli mieszkać pracownicy zgody. Bardzo dużo pracowników zgody było z Kochłowic. Z Nowego Bytomia. W tej chwili nie wiem. Ma pan z nimi jeszcze jakiś kontakt? No, telefoniczny i taki przyjaciół się jakiś ma. Byłych pracowników zgody, w zasadzie większość, tak jak powiedziałem, większość pracowników zgody to znałem po imieniu prawie, że nie. Jakieś miejsce, gdzie spotykały się te osoby z tego, tak? Było takie? Bo zależy od statusu, nie? Mieszkańca. Było tu takie kasyno. Ten budynek był budynki hotelowe. To jeszcze przed pierwszą wojną światową, nie? No to tam takie bardziej ekskluzywne towarzystwo. Była taka restauracja Boida. Mam widokówkę z 1913 roku, gdzie właśnie już wtedy ta restauracja była. Też tam część osób znajdowało swoje miejsce. No. Część interesowała się innymi sprawami, ogródki działkowe, nie ogródki, także to życie towarzyskie i takie było dosyć ciekawe w tym czasie. A jaka była rozrywka w tamtych czasach? Jakieś... No to co, ja mogę tylko powiedzieć, co chłopcy robili. Grali przede wszystkim piłkę, nie? No, a jak już później byli starsi, to chodzili do chóru, bo tam dziewczyny były, nie? No to jakieś takie towarzyskie kontakty się rozwijały. Trzeba było wyrwać jakąś laskę. Wtedy to się tak nie nazywało. To jak się nazywało? Nie wiem, nie pamiętam. Byłem przez prawie że pół roku w sumie w Indiach. Wiadomo też w Kalkucie, jak jest w piekle, tak jak jest w Kalkucie, to się trzeba poprawić, bo marne widoki dla tych, co się nie poprawią. W każdym bądź razie Haldia, ta taka miejscowość przy samym ujściu Gangesu do Zatoki Bengalskiej. No i byłem po części na magazynie. Ja na tych skrzyniach w magazynie, a tam taki wąż, fakt, że on coraz jest dłuższy, ale mniej więcej tak jak tamta huśtawka. No i on tak, ja tak między tymi skrzyniami gdzieś tam w zaroślach się schował. Ja przyszedłem blady, wystraszony i ten Hindu zdecydowanie się nazywał Subrata Sarkara. Czemu taki wystraszony jestem? Mówię, że węż, żmija węża. Nie musiał bać, tylko 30% jest jadowity. Ale ja nie wiem, czy tak był jadowity, czy nie jadowity. Także to. Gdzie pan jeszcze był? W Indiach to widziałem. Tam mają bardzo dobrą kuchnię. No, nie wiem. Jak byłem pierwszy raz w Indiach, bo byłem dwa razy po 3 miesiące, no to mieliśmy takiego kucharza, który zawsze jak po pracy wyjeżdżał,
to żeśmy go częstowali kieliszkiem wódki. No ale po miesiącu tej wódki brakło, nie? To zawsze przychodził, czy nie mamy jeden Polimek z wódka, bo ta firma Polimek z nas wysłała. No i już później powiedziałem, że nie mam, nie? Ale miałem jeszcze taką bardzo dużą butelkę wody kolońskiej. I kiedyś przychodzę, to ta butelka pusta tego, a kucharz przez 3 dni do pracy nie przyszedł. Po prostu ją wypił. Także takie zdarzenia też były. To polskie to dobre, jak to się mówi. No tak, na bardzo są uciążliwe mrówki w Indiach. I najlepsze na mrówki w owym czasie był dezodorant Basia się nazywał. Nie wiem, czy znacie taki. To jak nie było, ale to chyba nie można tego opublikować. To jak takie mrówki tam się dostały do pokoju, to ja robiłem takie kółko to tym dezodorantem Basia, to ta mrówka tak do połowy tego obszaru, gdzie ten dezodorant był położony, tego, a potem dziubem w beton i już dalej nie biegła. Także. A jak została jakiekolwiek odrobina jedzenia, coś słodkiego, to od razu się pokaże taki łańcuszek mrówek, jedna za drugą, dopóki wszystkiego nie zjadły albo nie wyniosły, to tego później mrówki znikały. Trzeba było dbać o porządek. No tak, ale chleb na przykład, jak się jadło, to nie można chleba było tak brać i jeść, tylko za każdym razem trzeba było go opiekać. Opiec chleb, a później wyczepać te mrówki z tego chleba i potem dopiero ten chleb można było jeść. Że takie warunki też były. A pamięta pan może jakieś szokujące tam tradycje w jakimś kraju? Coś, co pana najbardziej zdziwiło? W tych Indiach to mi się... Był taki mistrz Kwiti się nazywał. I Kwiti nie przyszedł. Był bardzo dobry fachowiec. Przez 3 dni nie było go też w pracy. No i się pytam tam takiego jednego, czemu nie ma Kwitego dzisiaj w pracy? No bo się mu córka urodziła. No to ładnie, nie? Córka mu się urodziła, a mówi, ale to już jest trzecia córka. Nie? To jeszcze tym bardziej się powinien cieszyć, nie? Mówi, to wcale nie jest tak dobrze. Mówi, jak chłopak, to chłopak zapewnia rodzicom przyszłość. Natomiast córka w Indiach, no to jest dla rodziców, no nie chcę powiedzieć, brzemieniem, bo po pierwsze trzeba wywianować taką córkę, a po drugie ci rodzice na starość wcale nie mają zapewnionego bytu takiego przy córce, bo córka idzie do domu męża i tam już jest stracona, nie? Dopiero gdy staje się znowuż babcią, albo to wtedy jej los się poprawia, no, bo dopóki teściowa żyje, to jej los jest straszny. No, widzicie, jak przyszedł po tych 3 dniach, to też taki załamany, że mu się trzecia córka urodziła. A w jakim języku się pan z nimi porozumiewał? No, po angielsku. Dobrze pan umie angielski? No dobrze, to aż tak nie, bo ja nigdy nie miałem języka angielskiego wykształconego w szkole, ja się sam uczyłem angielskiego. No. Natomiast znam też parę rzeczy w języku Bengali, bo to jest Bengal zachodni, tam gdzie byłem, taki rejon India. No i ten język bengalski, parę takich słów czy zwrotów po bengalsku znam. Jak po angielsku jest how do you do, nie? Jak ci idzie? A po bengalsku to jest abni kaman achen. Nie, Boże, no nie, no. Ale ja to zapamiętałem, bo to jest takie, lubię pożartować. Kiedyś takiego na targowisku, żem szedł i spotkałem takiego małego Hindusa, tylko sznurkiem przewiązany. I on tak patrzył, tak jak u nas widziało się kiedyś murzyna, to się palcem pokazywało, nie? A tam widziano białego człowieka, to też palcem pokazywana, nie? Ja się do niego właśnie w ten sposób zwróciłem, nie? Abni kaman achen. I on aż podskoczył, uradowany, jak leciał tam mówić swoim rodzicom czy koleżkom. On do mnie przemówił.